Widok łamał serce Wałbrzych. Rodzina lekarzy zagłodziła psa. Suczka była brudna i śmierdząca. Na miejscu zastaliśmy obraz nędzy i rozpaczy, śpiąca na osikanej kołdrze i rozpadającej się palecie suczka, bez dostępu do wody, z licznymi odleżynami na ciele, brudna i niewyobrażalnie śmierdząca, czytamy na profilu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Pod skrzydła organizacji, w ciężkim stanie, trafiła suczka oko. Tym razem inspektorzy DIOS trafili do domu należącego do rodziny lekarzy i medyków z Wałbrzycha. Całodniowe próby skontaktowania się z właścicielami willi, przed którą dogorywała oko, skończyły się niepowodzeniem. Po kilku godzinach oczekiwania na reakcję ze strony domowników osoby zgłaszające poprosiły o naszą pomoc, relacjonowali na Facebooku. Na miejscu zastali skrajnie zaniedbanego psa. Śpiąca na osikanej kołdrze i rozpadającej się palecie suczka, bez dostępu do wody, z licznymi odleżynami na ciele, brudna i niewyobrażalnie śmierdząca. Właściciele kolejny raz nie kwapili się do rozmowy z nami, dlatego zapadła decyzja o jej odbiorze, napisali. Stan krytyczny, ledwo stojąca na łapach oko trafiła do kliniki. Weterynarze potwierdzili jej krytyczny stan. Anemia, apatia, z trudem utrzymywana równowaga, odleżyny, przeraźliwe zapalenie pęcherza, przerośnięte pazury, gnój w uszach i śmierdząca trupem sierść tylko potwierdziły, że pies został po prostu skrajnie zaniedbany, opisywali inspektorzy. Podejrzewana jest również choroba autoimmunologiczna, którą jednak można skutecznie leczyć. DIOS, przy leczeniu oko, współpracuje z Fundacją Akity w Potrzebie. Jej przedstawiciele, widząc stan psa, określili go jako skrajny dramat. Po odbiorze skontaktowali się z nami opiekunowie, którzy zapewniali o świetnej opiece sprawowanej nad psem. Ostatni raz oko miała być u lekarza w ubiegłym roku, a jej zaniedbanie tłumaczyli podeszłym wiekiem i chorobą. Na każdy zarzut mieli wytłumaczenie, jednak nie byli w stanie wskazać chociażby karmy weterynaryjnej, którą pies miał być rzekomo karmiony, donieśli działacze DIOS. Właścicielom czworonoga za jego zaniedbanie może grozić do 3 lat pozbawienia wolności. Mimo ogromnego niezadowolenia rodziny medyków, psa im nie oddamy, będziemy o niego walczyć, zapowiedzieli wolontariusze. Nabiera sił aktualnie oko jest na diecie rekonwalescencyjnej składającej się ze specjalnych mieszanek i karm w proszku. Dzielnie znosi kroplówki, bez problemu przyjmuje wiele tabletek. Wbrew zapewnieniom oprawców oko nie cierpi na niewydolność nerek, a wyłącznie na przewlekłe, nieleczone zapalenie pęcherza. Każda próba sikania wiąże się z bólem i pieczeniem. To właśnie nieleczona choroba spowodowała posikiwanie, które właściciele ocenili jako starcze nietrzymanie moczu, przekazał DIOS.